Wizytówki, ulotki, plakaty, banery, pieczątki, gadżety reklamowe. Druk, ksero, oprawy prac, skanowanie, laminowanie, faks, VHS na DVD, kafejka internetowa. To wszystko w jednym miejscu. Cyberkultura, ulica Barlickiego 14, Kutno. Codziennie tysiące Polaków potrzebuje krwi. Ale krwi nie można wyprodukować. Można tylko liczyć na ludzi szlachetnych i honorowych. Chwyć czerwoną nitkę. To proste i bezpieczne. Łączy nas krew, która ratuje życie. Jest już nowy numer Gazety Lokalnej. W numerze: afera finansowa w magistracie. Prezydent donosi do prokuratury. Zabójca wciąż na wolności. Niech zajmie się tym Ziobro. Porażka na koniec sezonu. MKS za mocny dla Lwów. Do tego największa kutnowska giełda pracy. Autogiełda. Dodatek sportowy oraz program telewizyjny w prezencie. Gazeta Lokalna. Blisko Twoich spraw. Cena złoty 99. Dzień dobry Państwu, Kamila Samojło. Dzisiaj mamy piątek, 12 maja, a imieniny obchodzą Dominik, Jan i Joanna. Zaczynamy wiadomości dnia. Od poniedziałku 15 maja zostaną wprowadzone zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w Kutnie. Będzie to wzmocnienie oferty linii autobusowych, które ma na celu przede wszystkim poprawę obsługi komunikacyjnej w rejonach ZUS-u, KRUS-u, Urzędu Skarbowego i Szkoły Podstawowej nr 9, Ogródków Działkowych oraz Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Szczegółowy wykaz wprowadzonych zmian na stronie MZK. Już za 2 tygodnie będzie można wziąć udział w dyskusji na temat niezwykle bliski naszemu miastu. Co zrobić, aby młodzi ludzie chcieli wracać do średniej wielkości miast? Kutno boryka się z tym problemem od wielu lat, a uczestnicy pracowni miast spróbują podsunąć kilka pomysłów jego rozwiązania. 25 maja od godziny 10 w Kutnowskim Domu Kultury tematem przewodnim będzie Kutno i inne miasta jego pokroju. Udział w dyskusji wezmą eksperci od rozwoju metropolii i mniejszych gmin, socjolodzy, samorządowcy i młodzież. Zapraszamy.
Dwoma motocyklami dysponują kutnowscy policjanci z drogówki. Dzięki nim są w stanie szybciej dotrzeć na miejsce wypadków, kolizji czy utrudnień w ruchu. Policyjną flotę w Kutnie zasiliły dwa nieoznakowane motocykle Kawasaki wyposażone w wideorejestratory. Dzięki nim policjanci są w stanie szybciej dotrzeć na miejsce wypadków, kolizji czy utrudnień w ruchu. Ich pojemność to 1000 cm sześciennych, ale myślę, że już w większych szczegółach nie musimy mówić. Są to motocykle przygotowane do, popularnie mówiąc, ścigania tych piratów drogowych, którzy bagatelizują przepisy ruchu drogowego. One są od początku miesiąca na stanie naszej komendy. Już przejechały trochę kilometrów, już w naszym powiecie można było zauważyć policjantów pełniących służbę na tych motocyklach. Wobec tego są i będą użytkowane właśnie jak najczęściej, oby tylko pogoda i warunki sprzyjały. Dla wielu funkcjonariuszy służba na motocyklu to połączenie pasji i pracy. Funkcjonariusz pracujący na takiej maszynie musi mieć jednak doświadczenie i umiejętności znacznie wykraczające poza te, których wymaga się od cywilnych kierowców jednośladów. W Kutnowskiej Komendzie na chwilę obecną służbę na motocyklu pełni 4 policjantów. Głównie będą pracować tam, gdzie są te główne ciągi komunikacyjne, czyli autostrady, drogi krajowe, no, aczkolwiek nie trzeba powiedzieć i tylko klasyfikować je na te drogi, ponieważ inne drogi, drogi gminne, powiatowe także są zagrożone, tam też są zdarzenia drogowe, tam też są wypadki, tam też giną ludzie, więc tam, gdzie będzie to największe zagrożenie, tam ci policjanci wyposażeni w ten sprzęt będą się pojawiać, aby, tak jak już wcześniej to ujmowałem, świadczyć bezpieczeństwu społeczeństwu. Tak więc użytkownicy powiatowych dróg muszą się mieć na baczności, bo obok popularnych radiowozów pojawili się mundurowi na służbowych motocyklach. A o rozpoczęciu sezonu motocyklowego muszą pamiętać szczególnie kierowcy samochodów, którzy uważniej powinni spoglądać w lusterka. Na sesji Rady Powiatu dyrektor kutnowskiego sanepidu zwróciła uwagę na problem z odmową szczepień. Sanepid cały czas zachęca do szczepienia dzieci, choć nie zawsze się to udaje. Pojawiły się ruchy antyszczepionkowe i to już jakiś czas temu. Rodzice z różnych względów szczepić dzieci nie chcą. W ubiegłym roku w powiecie kutnowskim sanepid wszczął postępowanie egzekucyjne wobec 26 rodziców, którzy odmówili szczepienia dzieci. W przypadku długotrwałego uchylania się może zostać nałożona grzywna na drodze postępowania administracyjnego. Coraz częściej się spotykamy z takim straszeniem. Bo szczepienia to śmierć, bo szczepienia to kalectwo. Proszę Państwa, ten profesor powiedział coś takiego, podkreślił, że skuteczność i bezpieczeństwo szczepień to nie jest kwestia wiary, lecz wiedzy. To jest istotne, to jest wiedza. Jak mówiła dyrektor kutnowskiego sanepidu, wzbranianie się przed szczepionką może wynikać z tego, że zgłaszane są często działania niepożądane. Zgłoszono 7 przypadków niepożądanych odczynów poszczepiennych. Bardzo dobrze. Bo proszę Państwa, przecież tak jak leki, tak samo i szczepionki mogą powodować również niepożądane odczyny. I tutaj są te, one są rejestrowane, każdy jest bardzo wnikliwie badany przypadek i te niepożądane odczyny, wszystkie były łagodne, one są zgłaszane do Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego w Warszawie, do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, do Urzędu Rejestracji Produktów Medycznych i Produktów Biobójczych. Dyskusja nad tym, czy szczepić, czy nie, będzie zapewne trwać jeszcze długo. Niechlubna wizytówka ulicy Łąkoszyńskiej, a mianowicie stale niszczejąca stacja benzynowa, była tematem do rozmów podczas ostatniej sesji Rady Miasta Kutno. Brak ogrodzenia i dozoru na obiekcie umożliwia dostęp osób postronnych, grozi dalszą dewastacją oraz stwarza potencjalne zagrożenie dla życia lub zdrowia, komentowali radni. Temat nieczynnej stacji benzynowej przy ulicy Łąkoszyńskiej naprzeciwko Szkoły Podstawowej nr 6 został poruszony na sesji Rady Miasta. Jak mówi Grzegorz Chojnacki, jej infrastruktura jest nieustannie niszczona i dewastowana. Taki widok przy jednej z głównych ulic dolotowych nie przynosi chluby miastu. Wiem, że pan prezydent w odpowiedzi mi udzielonej pewnie podjął też działanie, bo tam się pojawiły jakieś taśmy okalające tą stację. Niemniej jednak jej stan uległ pogorszeniu. Jest cały czas dewastowana, rozkradana, niszczona. Wygląda to po prostu koszmarnie. Jest to jedna z głównych dróg wjazdowych do miasta naprzeciwko budynku szkoły. I chciałbym się zapytać, co dalej się tam dzieje, jeśli chodzi. Otóż obiekt ten jest własnością jakby dwóch właścicieli. Jeden z właścicieli jest to
PKS z Oświęcimia, to spółka w likwidacji. I drugi to jest prywatny inwestor, który również mieszka na południu Polski. Prywatny inwestor dogaduje się z tą spółką, która jest w likwidacji. Chodzi tutaj o sprawy finansowe. Również została powiadomiona Komenda Powiatowa Policji w Kutnie w związku z dewastacją tej stacji. Dostali od nas termin o uporządkowanie tego terenu. No my nie, jednak jako Straż Miejska, czy jako miasto nie możemy tutaj nakazać rozbiórki tego terenu, ale jeżeli oni w wyznaczonym terminie nie podejmą odpowiednich działań, również zostanie powiadomiony powiatowy nadzór budowlany. Zresztą o pierwszym tej sprawie zostało również powiadomiony, jak i Straż Pożarna, bo tam chodzi o zbiorniki paliwowe, które są na tym terenie. Także to są te wszystkie działania, no czekamy teraz na efekt w niedługim czasie, bo ten termin już się zbliża, co z tą stacją mają zrobić właściciele. I wtedy będą podejmowane następne działania, czyli już konkretne instytucje, które no, z mocy prawa mogą podejmować decyzje takie, żeby ten obiekt został rozebrany bądź zabezpieczony. Darmowe badanie ciśnienia, poziomu cukru oraz badania dermatologiczne, między innymi z tego będzie można skorzystać w niedzielę w trakcie dnia z pielęgniarką i położną. Dzień z pielęgniarką i położną będzie zorganizowany po raz pierwszy w niedzielę 14 maja w Kutnowskim Domu Kultury od 11 do 15. Zapraszamy wszystkich mieszkańców, zarówno miasta Kutna, jak i okolicznych miejscowości do udziału w badaniach profilaktycznych, ponieważ z taką ofertą występujemy do Państwa w ramach oczywiście promowania naszego zawodu, żeby wszyscy ci, którzy chcieliby zacząć studiować, może zastanowili się, że rzeczywiście zawód pielęgniarki jest zawodem deficytowym, bardzo potrzebujemy pielęgniarek. I z taką ofertą występujemy między innymi do osób młodych. Będzie można zmierzyć ciśnienie, zbadać poziom cukru i cholesterolu. Będzie badanie dermatoskopem, przy okazji będzie można skonsultować się z lekarzem dermatologiem znamiona, które ewentualnie wyszły podczas badania. I czy można się opalać, czy się nie można opalać, to jest teraz przed sezonem takim wiosenno-letnim. Będzie oczywiście badanie mammograficzne, plakaty staramy się rozprowadzać wszędzie. Będzie też informacja na miejscu, badanie mammograficzne dla kobiet w wieku od 49 do 69 lat. Będzie można skorzystać ze wszystkich tych badań oczywiście bezpłatnie. Będzie się też można dowiedzieć, jak wygląda proces kształcenia w zawodzie pielęgniarki. Będzie też szkoła rodzenia z samobadaniem piersi. Tu szeroki zakres oczywiście różnych działań profilaktycznych, w tym profilaktyka nadciśnienia krwi i profilaktyka udarowa. Serdecznie zapraszamy wszystkich Państwa. Chcielibyśmy, żeby ta akcja przyniosła oczekiwany efekt. Chcielibyśmy, żeby rodziny przy okazji spaceru wiosennego w niedzielne południe czy popołudnie, ponieważ to jest od godziny 11 do 15, mogło przynieść taki efekt, że ktoś rzeczywiście skorzystałby z tego, żeby później wstąpić w nasze szeregi. Przypominamy, niedziela 14 maja od 11 do 15 w Kutnowskim Domu Kultury. Wyjątkowy koncert czeka na tych, którzy w sobotę przyjdą do Centrum Teatru Muzyki i Tańca. Na odległość. Już w sobotę 12 maja w Centrum Teatru Muzyki i Tańca będzie mieć miejsce koncert Pawła Leszowskiego, czyli Leskiego. Leski zadebiutował albumem Splot w czerwcu 2015 roku. Na odległość epatuje tobą. Na odległość. Ale... Napisał wszystkie teksty i skomponował do nich muzykę. Jest również współproducentem Krążka. W swoich piosenkach miesza różnorodne style i intryguje słowem. Twórczość Leskiego, upraszczając, można określić mianem ambitnego, alternatywnego popu.
Bilety na koncert w cenie 20 zł. Koncert 12 maja w Centrum Teatru Muzyki i Tańca o godzinie 18. Na dziś to wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Ja się z Państwem żegnam, zapraszam jeszcze na prognozę pogody i do zobaczenia w poniedziałek. W nocy zachmurzenie umiarkowane w całym regionie, temperatura 4 stopnie w Kutnie, 8 w Łowiczu i Łęczycy. Ciśnienie wyniesie 996 hektopaskali. W dzień przejściowe zachmurzenie, temperatura 18 stopni w całym regionie. Ciśnienie wyniesie 998 hektopaskali. W nocy pochmurno, temperatura 8 stopni w całym regionie. Ciśnienie wyniesie 1002 hektopaskale.